Siema, jestem Bizonai, a to jest Horizon. Ja oczywiście świetnie rozpocząłem odcinek, ponieważ go nie nagrałem i jakieś nagranie tutaj odsłuchałem, więc zróbmy to ponownie. Jesteśmy oczywiście w kotle. Nie będzie łatwo. I właśnie, to nie będzie łatwe. Ale nieważne, rozmowa. Geotermię można zatrzymać. Chłodzenie zamaskować. Główne wyzwania przezwyciężone. A więc czemu się tak denerwuję? Wystarczy przecież zainstalować tajemniczy soft Anity, odbyć tę rozmowę i będzie po wszystkim. To nawet nie jest człowiek, tak? Ktoś tu się zakochał? Zjeżdżamy na dół, tutaj nic więcej już nie znajdę. A na dole są maszyny. Tu jest jedna taka, ja bym tak zeskoczył na nią, chyba nie za bardzo mogę. No dobra, mamy tutaj czujkę? Chyba tak. Tutaj gdzieś jest jeszcze jedna, gdzie ona jest? Tylko... Kurde, koledzy, proszę jednak, żebyście mi tutaj nie zrozczeli burdy. Stać! Jep! Dostał raz. Dostała raz. Cześć. Aha. Zaczyna się. No i tyle by było. O, dostał. Dostał, ale jaja. Czekaj. No nie. No i jak to zawsze w życiu bywa u mnie. Są wkurzone? No, w sumie ja nie widzę żadnego problemu. Muszę ściszyć grę, bo naprawdę... Wow! Czemu ta czujka jeszcze sobie tutaj chodzi tak bez problemu? Aba cyk, koniec. Tutaj cię mam, frajerze. Tutaj następną... Ha, ha, ha! Skok do wulkanu się należy za to. Za tą beznadziejną szarżę. I cyk, dawaj. Uwaga, leci! Granat! Ale nie pykło. Dobra, zregeneruję sobie od... no kurde, co to był za skok? Co ty jesteś żabą? Oho, coś zrąbałem? Chyba nie. Dobra, zacięła się gra. Myślałem, że coś klikłem, że wyszedłem z niej. Jeszcze raz. Hej, stary przystojniaku, jak tam? I cyk. I boom. I ram pam pam pam. Ram pam pam. Uło. Koniec. Dobra, to było chaotyczne, ale to była moja pierwsza walka dzisiaj w tej pięknej gierce. Więc mogę powiedzieć, że nawet mi poszło. Chyba to są jakieś surowce, nie wiem czy ja w ogóle mogę je jeszcze pomieścić. To jest... O, dziękuję bardzo. To mi się przyda, żeby sobie odnowić pasek mojego życia, które niestety jest w upłakanym stanie, chyba nie jest aż tak źle. Zostawić. A, mogę iść na górę. Czekają nas większe wyzwania. Obyś to nie powiedziała w złym momencie. Tego, nie? Obyś tutaj, ale... To coś tutaj jeszcze znajdę. Tu jest lawa. W ogóle jesteśmy w piekle? Tak mi się wydaje, tak strzelam. O, tu coś jest. Skrzynka i coś do otwarcia? Ale trochę to... O, chyba, że to jest wyjście. No to otwieraj. Pam, param, pam, pam. Chyba, że coś się wydarzy? Nie, raczej nie. Mam iść tam, nie tutaj. Otwieraj elegancko, chodź, chodź, to jesteś moją towarzyszką broni. Przepraszam, wślizguję się do góry, a jak? Następne drzwi. Co się za tym kryje? Czemu to w ogóle się zamyka? Ja bym chciał to zostawić otwarte na stałe, żebym nie musiał znowu czekać, żeby... dobra, nieważne. Zjeżdżamy, woohoo! I dawaj skok, i cyk jeszcze strzela, i zrób jeszcze salto, i w ogóle... Przewróć śledzia, zrób. Ale nieważne. Idziemy. Jednak tutaj muszę iść, bo tam nic się nie kryje. Tam jest wyjście. Ale po co wychodzić, skoro chcę dowiedzieć się prawdy i przy okazji uratować panią z rąk zawistnego, zazdroszczącego jej, nie wiem, inteligencji, nie mam pojęcia, demona, nie? Ale zanim to zrobię, wezmę sobie troszeczkę surowców. Wiem, że nie jesteś w stanie nic więcej. Próbowałem ogarnąć jej ekwipunek, ale szczerze mówiąc odpadłem, nie? Co mogę, to mogę, a jak czegoś nie będę mógł, no to wtedy będę się martwił. Na razie widzę, że drutu mam spoko ilość, tego holownika, czy jak się to nazywa? Echownik chyba, nie holownik. Dobra, daj, dominuj. Co? Co ja go... O-o. Zarąbiście. No to siup. Następne maszyny. Ja pierdziele. Czy ja dobrze widzę? Nie, no tylko nie Stefan, nie. Tylko nie on. Stary, słuchaj, po pierwsze, strzała masz! Strzała jak na... O, strzała jak natura chciała. O kurde, tutaj nie ma jakby... co tam, stary, jak tam? Nie obrażaj się! O kurde, zrobił unik ledwo, co? I ja go nie trafiłem. Leciutko przesunął główkę,
Jego nie wcelnąłem. Czekaj! Łup! Urwałem mu coś! A nawet nie wiem co, liczę, że ten karabin, w który chciałem trafić. Chodź, czy se jaja ktoś kurde robi ze mnie? Że to jeszcze ma? No urwi to, czemu to się nie urwa? Co jest grane? Co on to ma przyspawane? Mnie to nie interesuje, co on ma przyspawane, to się ma urwać! Wobec tego po prostu mamy przerąbane. Dobra, urwało się, czyli po prostu trzeba napierdzielać ile wlezie. Spadaj, stary! Dobra. Troszkę obszczeliwuję jakimiś zamrażającymi strzałami, serio? Okej, skoro to jakoś w jakiś sposób na niego zadziała, to nie ma sprawy. Ja na razie chcę mu pourywać wszystko. Ja jeszcze tam widzę, stary, że masz coś ciekawego na głowie, na czubku. Ja ci dam, żebyś tego użył. Urwi to. Ach, kurde, nie trafiłem. Dobra, to wytwarzamy. Spokojnie, stary. Zaraz wracam. O mój Boże, idzie tutaj! Jak mi surnie z ogona syreniego, to po mnie. Dobra, ale stary, nie szarżuj, nie na mnie! Oła! Nie trafił mnie. Dureń, o mój Boże. Ale nie musisz być aż tak blisko mnie. Nie trafił mnie znowu! Dobra, traf tutaj. Urwie mu coś. Urwało mu to, co chciałem, ale tutaj chyba nie chciałem być. Słuchaj, stary, wiem, że jesteś wielki jak stodoła, ale mógłbyś sobie odpuścić na chwilę i mi dać się przygotować do walki? Chyba mu urwałem to, co chciałem, ale to jeszcze po bokach ma takie fajne rzeczy, które też fajnie byłoby porozwalać, tylko... A, tutaj z tej strony już jest rozwalony. To weź się obróć, tylko spróbuj mnie machnąć łagonem, to się zemszczę się... O kurde... a nie, z dwóch stron już ma porywa, no to mu strzelę tak dla zasady. Zasada 5 stopni, na przykład pierwszy stopień to do piekła, albo drugi to nie wiem, bo wymyśliłem to przed chwilą. O nie! Won mi stąd, stary. O, dawaj, 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 naciągnij. Bum! 2500, ale mu rąbłem. Nie denerwuj się, stary. Nie denerwuj się. Nic się nie dzieje. Zaraz przestanie boleć. Bum! Nareszcie możemy zacząć imprezę, kurde. No i to jest to, a machaj z ogonem, kmiocie. Nie trafiłem go, jakbym go tak trafił, to już koniec walki. O la 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 la. Pa 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 pa. Dobrze, że mam tą zbroję. O mój, zrobiłem unik, frajerze. Bum, o kurde, ale mi zeszło. Co tu jest, niewidzialna ściana? Ja jestem, ktoś za mnie robi? W tym momencie niewidzialna ściana? Żartujesz sobie, uwaga. Czekaj. A wiesz co? BOOM! Jeszcze? 666, tylko tyle? 666, ten numer to kłopoty. BOOM! Jeszcze! Dawaj, bij go tym! Ha! Udało się! Że się nam udało. Przyznam, że nie cenię sobie zbytnio pieśni, ale ta walka jest godna zapamiętania. Ta? A ja chcę o niej zapomnieć jak najszybciej. Teraz, Aloy, drzwi. Otworzysz je? Zaraz się okaże. O ile się uda. Porażność 51, 57, ale obrażeń nie ma, ale w sumie tak mam obrażenia chyba najlepsze jakie mogę mieć. Więc spoko, to mam karabin w razie czego. Może bym go wziął, ale najpierw może bym załadował 3 strzały. Ale jak go wezmę, to te 3 strzały się zresetują, więc nieważne, otwieramy drzwi i wchodzimy do środka. Dawaj. Liczę, że zasłużyłem na wejście po rozwalaniu skażonego gromoszczęka, ha? Tyle lat minęło, odkąd tu byłam. W tym czasie demon przejął kontrolę. Wygląda, jakby infekcja atakowała całą maszynerię. Wszystko się zmieniło. Wypaczyło. Ścieżka, którą szłam do pani, jest dla nas zamknięta. A więc znajdziemy inną, Ureo. Obiecuję. W porządku. Ruszajmy. Tak. I skończmy to. Nie płaczewka, wszystko będzie dobrze. Dobra, to chyba tutaj, tak? Wszystko jest na fioletowo. No to w dół.
Święci, Saints Row tutaj byli. Kuźnia zimy, wow. Aby uratować Syjan i poznać naturę demona, Aloy i jej towarzysze muszą się przebić przez kocioł pod ryczącą górą. Ale coś, ta góra jest taka cicha. Wow, 58 poziom. Woohoo! Mogę rozdać punkt? Nie, okej. Okay. Mam tylko dwa. Okej, okay, spoko. Właśnie ja tak biegnę i jak widać, dobrze biegnę, więc jest git. Dawaj mi to wszystko, płomień. Płomień się przyda. Ja potrzebuję płomienia, bo bez tego będzie ciężko. Znaczy oznacza, że on mi pomaga... Znaczy potrzebny jest mi do wytwarzania tych bomb odłamkowych i do strzał zapalających, a to jest bardzo istotne. I do pewnie innych rzeczy, ale mi się już nie chce tego szukać. Dlaczego to jeszcze mi jest potrzebne? Dobra, nieważne. W którą stronę? Tutaj? O, to coś niebieskiego jest, dawaj. Dziękuję. Aha, nie mogę tego wziąć. No, dobra, to mniejsza. Mniejsza o to. Tutaj coś jest, ale jaja. Powiem szczerze, nie wiem, jakby ta gra wyglądała, gdybym nie nagrywał jej w 4K. W sensie, w takim miejscu. To jest dużo takich małych drobinek, więc pewnie to byłaby pikseloza. Ale tutaj jest takie udawane 4K, bo ja nie gram w 4K, nie mam monitora 4K, tylko po prostu nagrywam w 4K. Bo się da, no to nagrywam, nie? Żeby była jak najlepsza jakość na YouTube. A jak to wygląda, no to każdy musi sobie ocenić sam. Czyli mamy iść tutaj. Nowy metal. Ogień i błyskawice. To miejsce dla maszyn. Nie ludzi. Jestem z tobą, bracie. Ale sypa zbudowane przez ludzi, nie? Zostaniemy tu tylko tyle, ile będzie trzeba. Cóż, musimy minąć ten otwór. Zostańcie, a ja poszukam jakiegoś przejścia. Rozumiem, Aloy. Czy to będzie coś w stylu poczekajcie tutaj na mnie, ja zaraz was przepuszczę dalej. Bo aż mi się przypomina ten. Misja z helikopterem z GTA San Andreas, jak był jakiś, trzeba samochodzik wyścigowy przepuścić. Wow! Ja pierdziłem, myślałem, że to jest pusto, czysto, no. A ty jesteś brudna, czujko. I musisz... spokojnie, spokojnie. Zginąć. Ktoś tu jeszcze jest? Nie, okej. Okay. Ale tu wygląda zarąbiście. Co tam miałaś, Marenka? Pokaż. Twoje... twoje wnętrze. Nie, wnętrze. Nie widzę stąd, jak zamknąć otwór. Trzeba przejść nad nim. O kurde, Chryste panie, ja wiedziałem, że coś się stanie, ale... Wow, ale ja nie sądziłem, że to... To... A co to jest? O, dawaj. Uszkodzony zawór stabilizacji geotermalnej, nie wiem, termicznej. Regulacja ciśnienia geotermii, pęknięte, stwarza ekstremalne zagrożenie dla środowiska. O nie, ale mi to teraz naprawdę na tym zależy. Na tym będę mógł pojechać. Dobra, a to tam... Strzała powinna załatwić sprawę. Jak chcesz przejść przez ten ogień? No, powiedziałam przed chwilą, że chcę rozwalić to strzałą. Taka zwykła wystarczy? Boom! Aha, serio? To dawaj, strzelam we wszystko, dobra. Będę marnował strzał. To do góry. Dawaj, Malenka, pokaż wszystkim, jak się wspinać. Jak się wspinasz. Lepiej dobrze wymierzyć. Okej, okay. Jak to wejdę? Kurde! Ja pierdziele, dobra! Okej! Okay. Dobra, dawaj, lecz mnie. O, nie działa. Dobra. Okej, okay, czyli to jest czasówka. Tak jak powiedziała Aloy, trzeba dobrze wymierzyć. Okej, okay, dobra, spokojnie. No, weź już, bo... weź się, wypstrykaj z tego, z iskierek i możemy iść dalej. Sztuczne... Boże, Sylwester się skończył. Koniec sztucznych ogni. Dobra, dziękuję bardzo za surowce. A, i teraz mam skoczyć na to. Wow! Ale to było głupie! I znowu muszę tam włazić. A teraz dawaj! Hiup! Udało się, proszę bardzo. Jedziemy na gapę. Proszę się nie interesować, co tu się właściwie dzieje. Ona lata? Faktycznie. Ale jaja! To lata! Ja latam, mamo! Mamo, a no tak, nie mam. Tato! Oj, tato też nie mam, no to lipa. Ła! Dobrze, że mam te zbroje, bo bym sobie marnował HP niepotrzebnie. Przez to takie dziadostwo, które tutaj mi spuszcza w pierdziel elektryczny. Chyba muszę przejść na drugą stronę, żeby wydłużyć most. To gdzieś tutaj? Czy mam to gdzieś obejść? Chyba tak, proszę bardzo, mam. Okej, okay, dobra, jasne. No to dawaj pierw tutaj, zobaczmy jak to wygląda z góry. Wskakuj, co tak się rzuca, żeby to nie wiadomo gdzie było? Jak daleko stąd? Aha. Bym sobie chciał zabrać grzybka. Okej, okay, to się przyda zdecydowanie. 48%. Zdrowia dodano. Dziękuję bardzo. A, czyli mam tego użyć. To idzie w dobrym kierunku, tak? To mi powinno pomóc.
No bo tutaj jest to żółte, a tam nic nie ma. Liczę, że mnie nic nie przygniecie czy coś w tym stylu. Dawaj, dawaj. Przez chwilę myślałem, że puści się z tego uchwytu, ale ona nigdy tego nie robi, nie? Nigdy się Aloy nie puszczy, w sensie... Nie odpuszcza. O, to już brzmi lepiej. Dawaj, cyk. Sprawdźmy to. Aha, okej, dawaj. Dominacja! Tylko takie znam moce, super moce. Zadziałało. Co teraz? Co, nadchodzą? Aha, what? Tak szczerze. Co teraz? Mam gdzieś iść indziej? Aha, oni idą, okej. O kurde, przeciwnik, aha, spoko. Jak tam, panie? Przepraszam bardzo, co się dzieje? No, dawaj, dawaj. Gdzie masz tego? Dobra, nieważne. Bez sensu, muszę się... A, czekaj, czekaj, czekaj. Ostrożnie, o! Ale 4200 punktów, czy tam 300 za rozwalenie? Chyba muszę wejść na górę i jakoś tam od góry to zrobić. Dawaj, uwaga, i teraz powinien dać radę. Łap! Okej, okay, przykleiła się, aby miała magnes w łapach. To jest bardzo istotne w byciu wojowniczką, trzeba mieć magnes w łapach. Teraz czas na resztę. A no tak, bo to jest coś do zdominowania, właśnie. Bez tego nie... Czyli oni są kompletnie bezużyteczni, tak? Okej. Okay. Zapraszam. Jest bezpiecznie. O mój Boże. Kto wpadł na ten genialny pomysł stwórców, żeby tak co... No dobra, tak to poprowadzić. Niech będzie. O, ale to wygląda zarąbiście. A, to są tylko te roślinki leczące. Ja to nie chcę, dzięki. Mam pod dostatkiem tego. No dobra. O. A, okej. Okay. Dzień dobry. To wygląda jak góra w czasach sprzed ataku demona. A, nie, naruszone, tak? Bardzo ładnie, różowo. To oznacza, że na 100% to jest kobieta, nie? Ten Syjan. Pani. Bo różowo. No, nieważne. Przytrzymaj, aby zdominować. Dominuj. Daj mi odpowiedzi, których szukam. Chcę wyzwolić panią z rąk demona. Wejście udane. Blokady ominięte. Do każdego, kto mnie słyszy. Moje systemy zostały opanowane przez złośliwego demona niewiadomego pochodzenia. Programy śledzące potwierdziły tożsamość osobowości jako Hephaistos. Trzeba go zatrzymać za wszelką cenę. Zrekonfigurował obiekt, by budować swoje maszyny. Ponowne przejęcie wkrótce. Załączyłam dodatkowe dane do tej wiadomości. Pani mówi do nas. To nagranie. I ostrzeżenie. Będę walczył z Hephaistosem? To była część projektu Nowy Świt, część Gai. To imię jest ci znane? Tak. Ale nie wiem, skąd się to wziął. Jaja. Pani na pewno zostawiła nam jakieś wiadomości. Może masz rację. Ruszajmy się. To przez niego te wszystkie kotły musiałem hakować. To była jego wina. Dobra, co to jest? Coś głosowego, proszę bardzo. Wymuszona śpiączka. Myślałem, że to zwyczajnie wyłączyć. Penny, hał! Za duże ryzyko dezorientacji. Czy wręcz awarii. Przerestarcie. Jak powiedzieć czemuś... Komuś na poziomie emocjonalnym dziecka, zarobiste, że musi zapaść w sen. Może na lata. No i w jakim świecie się obudzi? Serio, gościu, gadasz o sztucznej inteligencji? Jakim dziecku? Stary! Weź, bo ci zaraz liścia sprzedam. Aha, ty już nie istniejesz, to ma nieważne. Otwórz drzwi. Oj, to przestał właśnie takie akcje. Chociaż w sumie Gaia też była traktowana jak taki człowiek przez tą Sobek, więc dzięki temu właśnie teraz ten świat jeszcze jakoś żyje. Więc może nie będę atakował tego, że ten gościu traktuje tą Anitę całą. Nie przeszli! Durnie. Zteleportują się? Aha, są tam, tak? Jak mi się przynajmniej wydaje, że się zbugowali. Jak powiedziała pani. Lodowe pazury. I to dużo. O! Spróbuję znaleźć drogę. O! Sekundanty. Motherfucker! Boom! I jeszcze raz. Dobranoc, płynanoc. O! Jeszcze jeden słodziak. Oho. O kurde, co tu idzie? Wygrana jest. O mój Boże, co to idzie? Uwaga! Sekunda, stary. Aha, dobra, tam se siedź już, jak tak se siedzisz, to se siedź. Uwaga.
Bum! Dobra. Nie trafiłem go w to, co powinienem trafić, więc... Wow! Op! Trafiłem! Kurwa mi ze strzał, o kurde. Słuchaj stary, tak to nie będziemy rozmawiać, na razie. Teraz uciekłem mu. Chodź, 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 kolego. No nie, trafiłem go w kostkę. O kurde. Czekaj. Kurde, nie trafiłem go nadal tam, gdzie chciałem, ale to nieważne. Oho, gościu mnie nie widzi, ale jestem mistrzem, nie? Aha, no to koniec. O, wow, 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 wiła. Spokojnie, wow. Kurde, gościu jest porąbany, nie? Ognisty porąbaniec, ognisty porąbaniec. Słuchaj, stary. Wybrałeś, a więc wybrałeś śmierć. I masz aport, małpo, czy czymkolwiek jesteś. Boom. Jeszcze coś masz do powiedzenia, frajerze? Ha? I cyk, koniec. Ja, boom. Serio? Jeszcze mi... O kurde. Następny? Jaja se robisz, panie? Jaja se robisz ze mnie? O kurde, zablokowałem się. Zablokowałem się, kurde, uciekaj. Ja pierdziele się zablokowałem. Tego nie planowałem, że się zablokowałem. Tak, mógłbym to mniej więcej podsumować. Dawaj, dawaj. Do góry. Do góry! Czemu tutaj stoisz? Co ci kurde odbija? Mój Boże, to po co to jest, skoro nie da się tam wejść, nie? Zablokowane jakąś płytką jest i o tyle by było. Dobra, słuchaj stary, ja sobie tu powiem. O kurde, gościu się nie zatrzyma, to że ma spowolniony czas, to nic nie oznacza. Aż nie mogę nawet się skupić na tym, o czym mówię. Sekunda, frajerze, Jak irytuje to, jak on potrafi często robić te szarże byka. Ła. Dobra, weź mnie, walnij. Ja potrzebuję tych takich lepszych strzał. No może byście mi coś pomogli. Bezużyteczni jesteście, tyle wam powiem. Kompletnie, naprawdę, no nie są mi żarty. Boom. Czekaj ty kurde. Krowi placku. Jeszcze ktoś? Ma coś do powiedzenia? A ty co się lapisz? A? Boom. Nie macie. Wąs z mojego rewiru. Ale cisza. Ale kompletnie są bezużyteczni. To ma być przywódca banuków, a? To jest jakaś pierdółka, a nie przywódca banuków. Ja wszystko muszę za wszystkich robić. I płacą mi za to? No, najniższą krajową. Dobra, ale tak serio, gdzie mam teraz iść? To miejsce jest przeogromne i mam tutaj jakieś poupuszczone karabiny z przeciwników. I tak już nie mogę dźwigać surowców, więc... O, to jest jakiś niebieski. O, nie mogę. Mogłem to porozwalać na te okruchy, ale szczerze mówiąc, jestem naprawdę blisko ukończenia tej gry. Chyba zostały mi jeszcze, oprócz tej, dwie misje. Okej, mogę tak po prostu do tego podejść? Za szczeliną jest mnóstwo sprzętu. Dobra, ale są to też przeciwnicy, jak widzę. Dobra, dominuj. Mamy zdominować czy coś? Także nie będę się martwił o okruchy. O mój Boże, czemu to jest takie wielkie? Co to jest? To jest ten... Demoniczny lodowy pazur, wszystko git, no dobra. Dobra, uwaga. Chciałbym móc tam strzelić. O kurde, uciekaj, uciekaj. Jak mu to, jak dostał strzała, ale i jaja. No po prostu to jest jakiś frajer, a nie lodowy pazur. Dostał w ramię, ale jaja. I umarł. No nie, trzy strzały. Dawaj, kurde, jeszcze jeden strzał, boom. Boże, to było szybkie? Czy ja tylko to widziałem, ten pazur, który gdzieś tam był, to po prostu momentalnie został rozwalony. Oni byli jacyś słabi, może tylko, że byli dopiero co wyprodukowani Made in China, czy coś w tym stylu, nie mam pojęcia. Obrażenia dostałem jakieś, ale szczerze mówiąc, czy będzie to coś lepsze? Właściwie, poza to przylazłem po przedmioty tylko? Tak serio? Serio? Bardzo fajne rzeczy w sumie jednak są. 36% obrażeń to akurat jest słabe, ale tak poza tym to może być. I tak nie mam miejsca na to wszystko, więc mam to gdzieś. O, ale to wygląda. No dobra, chodźcie. Przejdą za mną? Tutaj mamy przejść. Nie. Okej, dobra, dziwna sprawa. No spoko, mogę sobie przejść tam. Czy ja muszę im coś, jakąś drogę otworzyć? Dokładnie. Okej, dobra, spoko. Już jestem na miejscu.
Powytwarzam sobie przy okazji to, co będzie mi potrzebne podczas walki. Walę sobie trzy takie rozbrajające, rozrywające strzały i możemy ruszać. Dominuj! Maleńka. Cyk. To wystarczy. Oj tak. No i dobra. Teraz stary albo stara, pomóżcie mi otworzyć drzwi. Bo bez was chyba nie przejdę, nie? Chociaż chyba nie wiem, jak chciał. No, ruchy, ruchy. Wiem, że jesteście starzy i tak dalej, ale wiecie. No ruchy, raz, znaczy. Jak to się otwiera, bo nawet nie widziałem. No! Jak to w ogóle otworzyć? A! Aha! No już otwarte jest cymbale, już nie musisz tyle nawalać to, okej? Okay? Jesus Christ! Co to jest? Coś do przeczytania. Zbadaj kocioł. Ocena mije. Dawaj. Formularz oceny w celu kwalifikacji inteligencji sztucznej, maszynowej, poufne. Własność mije. Mije, albo nie wiem co. Zabrania się udostępniania osobom trzecim jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu. Temat Cyan, albo Cyan. Cyanek, nieważne. Kompleks Zapora. Data oceny 7 czerwca 2062 roku. Streszczenie. Trzeci test. Odczuwanie zmysłowe obiektu oceniono na 0,54 w granicach prawa. Z uwzględnieniem pozostałych testów poprzedni wynik obiektu na poziomie 0,61 uznano za błąd pomiarowy. Ocenę uzyskano z wykorzystaniem siatek centylowych następujących częściowych testów jakościowych. Aha. Reakcja na ból, reakcja na humor, zdolności emocjonalne, ocena estetyczna i ocena moralna. Szczegółowa analiza i przegląd kryteriów oceny w załączonych formularzach. Rekomendacja oceniającego. Utrzymać schemat oceny. Utrzymać? Schemat oceny co 2 lata. Ściśle zalecane jest ciągłe monitorowanie w kontekście bliskości obiektu do maksymalnej zdolności w ramach kategorii. Aha. Spoko. No i co? Potestowaliście sobie, a teraz gdzie jesteście? Ha? A w dupę. No, wow! Dobra, tam jest piętro niżej, nie chciałbym tam spadać. No chyba, że mam spadochron, nie wiem. Jak ten strój ma taką możliwość? Nie wiem, Ten cały, jak go się nazywał? Inspektor Gadget miał. Proszę bardzo. A moje oczy wypala mnie. Dlaczego oni idą za mną? Ale serio? Idziecie za mną? Idą, ja pierdzielę. No przecież nie wiem co robić czasem, nie idę i czekam na nich, a oni po prostu nie idą. Nie chcą ze mną się bawić. Jak zawsze. Tutaj nie przejdę, zarąbiście. Powiem tak, może jestem marudą, ale łażenie po tym... Aha, muszę tak zejść. Łażenie po tych kotłach mnie już zwyczajnie troszeczkę nudzi. Fajnie to wygląda, jakieś fioletowe rzeczy, trochę mi przypomina to Far Cry'a, te neony takie. Dodatek do Far Cry'a 3. Ale tak troszeczkę, no nudzi mnie to, nie wiem. Wolałbym coś innego niż takie łażenie po kotłach, w których już byłem naprawdę dużo razy, no ale nie chcę narzekać, dobra? Dosyć, już narzekania, przytrzymaj, aby zdominować. Co mi powiesz, koleżanko? Pani, wyrąbać ci z bani? No ja w sensie ratowałem. Do każdego, kto mnie słyszy, rekonfiguracja mojej instalacji spowodowała niestabilność w głównym rurociągu geotermalnym. Być może uda się wykorzystać te słabe punkty do zniszczenia przejętych elementów, zachowując większość stabilizatorów rezerwowych. Ponowne przejęcie wkrótce. Załączyłam dodatkowe... Nie rozumiem, co pani próbowała nam powiedzieć. Ona szukała sposobu na pokonanie demona. I chyba jakiś znalazła. Bardzo podobnie do tego... To brzmi bardzo podobnie do tego, co znalazła Elizabeth Sobek, żeby pokonać zagładę, a czy w sensie unicestwienie ziemi. Ale to no nieważne. Rui. 28 listopada. Też jakaś broń, nie? Media huczą o kosztownym zwycięstwie. Nadciąga Rui Faro. To przed tym Anita chce ukryć zaporę. Ale to by znaczyło, że jej zdaniem przegramy. Że Rui dotrze do Yellowstone. Mój Boże. W tej sytuacji w zasadzie wszyscy umrzemy. Wszyscy poza... Cyan. Cyan. Super Cyan. To brzmi jak jakaś, nie wiem, marka... środka oczystości, przykro mi. Nawet może taki jest. Zebrane tu do stopienia. Sprytnie. Trzeba przejść na drugą stronę. Tak.
Chyba muszę przejść górą. Znowu. A widzę, że Ailey też jest niesamowicie usatysfakcjonowana tym, co musi tutaj robić. Musi pomagać dwóm durniom przechodzić gdzieś dalej, no ale okej. Okay. A gdzie mamy iść tak szczerze? Wow, że to jest głowa tego? Ale jaja, żyrafa? Nadchodzą. Nadchodzą? O kurde, gdzie nadchodzą? Na dole są jacyś, tak? O, a ty gdzie się patrzysz, ha? Czekaj, wychyl łeb. Ty kurde draniu. I BOOM! Niech to strzała, Boże. Czemu to znowu dzieje mi się? O, mogę zejść w dół. Zaczekamy tu na ciebie. No nie macie innego wyjścia, nie? Musicie polegać na mnie. Jak zawsze, ponieważ ja jestem główną bohaterką, a wy postaciami pobocznymi, które przewijają się gdzieś z boku. I to tyle. Ale nie potrzebuję tam iść. O, tam coś fioletowego jest chyba. Chyba tak. Gorzej jakby to się okazało, że to jest po prostu zielone i tylko tak mi się wydawało. Poręczność. A okej, okay. A nie mogę. Nie mogę. A w sumie mam to gdzieś. O, tylko nie do lawy. Bo coś czuję, że to szybko by mi rozwaliło zbroję i mnie też. Dobra, tym razem, no to gdzie teraz? O kurde! Jak anomalia ze Stalkera, gin! Dobra. Nie mam śrubek przy sobie, ale mam strzały. Powinno wystarczyć. Dobra, idę do góry, bo chyba o to chodzi. Nawet na pewno o to chodzi. Te żółte, nie wiem, uchwyty na to wskazują. Okej, tu co mogę zeskoczyć. Zeskakuj na sam dół, nie musisz się aż tak chwytać. Nie jest aż tak wysoką, maleńka. Pomóż nam dostać się na drugą stronę, proszę. A nie, wiem co mam zrobić, no ale... To po co... No nieważne. Po co rozstawiają twórcy te rzeczy, skoro będę słuchał gadania tych ludków, z którymi podróżuję, że o, weź się pospiesz, zaraz mi tutaj noga przylegnie do ziemi, bo po prostu tyle już tutaj czekam na to, aż mi pomożesz i mnie przepuścisz. No niestety, kurde, takie życie jest, że muszę być liderką, no po prostu nie ma... Nie wiem, to mnie zaprowadzi do góry? Mi się wydaje, nie mam pojęcia, co ja robię. Po prostu włażę na to i idę. Ja tutaj już byłem kiedyś, tak, we śnie. Te rzeczy ruszają się też na boki. A mogę po tym przejść? To jakby mi tak chyba wskazuje, chyba że to jest coś pobocznego. Dawaj, wskakuj. Czekaj. Wow! Hej, maleńka tam. Pirarira. Bom! Haha! I zjechałem. O, ale mnie tak prysło. Przerąbane. Dawaj do góry. Ja pierdzielę. Boom! Boom szak! O, coś mogę zdominować. Dominuj, nawet nie wiem co, nawet tego nie widzę, okej? Okay? Po prostu tego nie widzę. Ale już mój... Co zamknąć ten na górze? Aha, teraz będę mógł przejechać dalej? Aha, tam mam iść, tak? No dobra, no to idziemy, nie? Chyba nie muszę tu już skakiwać. No jakby w powietrzu zatrzymuje Aloy, nie? Tak jakby ściana niewidzialna była i ona doskakuje specjalnie, żeby się tego złapać. Natomiast po prostu to przeskoczy, czy doskoczyć tam nie dalej, nie? Doskoczyłaby bez problemu, ale nie, musi się złapać tego uchwytu, no ale okej. Okay. Dawaj, co to jest? Mróz 36. No, nie potrzebuję leczenia, nie potrzebuję. To jest niestety coś do rozwalenia, spoko. To dawaj, spinaj się, nie blokuj się, bo... Czuję, że tutaj była. Znaczy. Nie czuję. Dobra, jestem jakiś zmęczony dzisiaj, naprawdę. Była niewidzialna ściana, nie? Takie mini, jakieś takie wystające kamyki. I jak one są, to po prostu automatycznie jest tak, że po prostu. Dawaj! O mój Boże. Że nie mogę nawet przewrotu zrobić, a co dopiero tego przeskoczyć, nie? Podczas walki z przeciwnikami to jest najgorsze. Jak coś wystaje takiego i już przerąbane jest. Wow! A po co ten skok? Dobra, nieważne. Sam podskoczyłem, więc ona też tak zrobiła, nie? Dobra, dawaj, wsuwaj się. Szybciej. Na przykład, dzięki. I przechodzimy. Wow, okej, dobra, to trochę taka schiza była lekka. Mamy się tutaj, w tę stronę. Tak mi się wydaje, nie mam pojęcia. Dawaj! Icha! Tu, na bok! Oh. Póki się to jeszcze... Dawaj! Owe Maryja. Teraz chyba tutaj. Mógłbym już dalej przeskoczyć tutaj, nie? Bo wystaje, ale to jest zbyt ryzykowne, nie ma szans. Oho, co tutaj mam?
Chyba se żartujesz. Chyba se, mówię, żartujesz ze mnie. Powiedz dobranoc. Albo i nie. O, jeszcze mnie oślepiło. Dara. Dzięki. Mogę założyć okulary przeciwsłoneczne, byłoby lepiej. Dobra, widzę, że tutaj mam przejść. Wiem, że nie chcę się już zwiedzać pobocznych ścieżek. No chyba, że tam by były jakieś wiadomości tekstowe. Bo łażenie po tych kotłach mnie troszeczkę już nuży. Znaczy, no powiem tak, gra jest naprawdę fajna. I dobrze mi się w nią gra, ale już czuję takie... O, dobra, chwycie. Okej, okay, to było ryzykowne. Ale czuję takie łażenie po tym i wspinanie się już tak trochę, no, powtarzalne mi się wydaje, nie? To jest tak, niby chcieli zrobić dodatek, który jest fajny, klimatyczny, zimowe, tereny i tak dalej, banukowie i jakiś tajemniczy demon, pani i tak dalej. Ale przez takie łażenie po tym, gdzie się skacze, no tak jakoś... Dobrze. Nie mogę tego... Nie mogę się wczuć. Sama Aloy wydaje się zmęczona robieniem ciągle tego samego. No ale jeżeli mam w ten sposób pomóc pani i uratować kraj z łap demona, no to muszę to zrobić i tyle. Pytanie, gdzie mam jechać? Tutaj? Chyba raczej nie. O, tu mógłbym zeskoczyć gdzieś. Na dół? Mam tutaj jechać, proszę bardzo. Mam tutaj coś do zdominowania, czyli teraz będę mógł ich puścić. Po prostu czuję się jak w jakichś starych grach, nie? Naprawdę, to jest porąbane. Gdzie trzeba po prostu otwierać mosty dla kogoś, kto musi przez ten most przejechać, nie? A, przewrót. To jest dziwne. Ale okej, dobra, spoko. Dominuj, przechodźcie za mną, panowie i panie. To pospieszcie się. Będzie mi teraz dużo łatwiej się tu dostać. Tak. Bo jednak chciałbym dotrzeć już na miejsce. Nie wiem, dlaczego to mnie lekko frustruje. Niby fajna sprawa, nie? Ale jakoś tak łażę po tym kotle i tak naprawdę nic się nie dzieje, tylko skaczę po tym i się wspinam. Nie wiem, że spodziewałem się czegoś innego. Otwieraj, stary. Wyłazimy. Dobra, mamy tu jakąś skrzynkę, to myślę, że od surowca. Cyk. Co my tu mamy? Coś, jakieś nagranie. Ostatnie pożegnanie. Ostatnią rozmowę z Anitą na czacie. Może ktoś to kiedyś znajdzie. Nigdy już jej nie zobaczę. Anita, ja... Jezu, muszę jej o tym powiedzieć. Jezus. Smutne rzeczy. No cóż, stary. Prawda jest taka, że tutaj nie ma szczęśliwego zakończenia dla was. Dla nas tak, dla was nie. Powie w przeszłości. Cyknij. Joshua Andrew Huys, w sensie Andrew Huys, nie można, powie w przeszłości. Josh, kochany, mam nadzieję, że ty i mama macie się dobrze. Zdecydowanie powinniśmy częściej się kontaktować. Przyjęłam posadę w Nowej Zelandii. Przy programie repatriacji młodych ludzi chcą mieć absolutną pewność, że jest bezpiecznie. W tej chwili prowadzę badania w kalderze wulkanu Taupo. Okej. Okay. Prawdziwy powiew przeszłości. W każdym razie, nie wiem, czy już widziałeś na Holo doniesienia z Wyoming, ale pamiętasz tego Doda Blewinsa? Na pewno tak. No, to właśnie odkryli, co się z nim stało. Najlepsze wklejam poniżej. Uściski, buziaczki, Isla. Super. Roztopy odsłoniły ciało zaginionego. Wraz z odejściem zimy wyjaśniło się zagadkowe zaginięcie sprzed niemal 15 lat. Na górze Purple Mountain, nieważne, w byłym parku narodowym Yellowstone znaleziono szczątki ludzkie, które zidentyfikowano jako należące do Dodgera, Doda Elektroda, haha. Albo Toda Howarda. Blewinsa zaginionego w roku 2046. Ciało udało się odnaleźć po roztopach na Purple Mountain dzięki nadzwyczajnej ciepłej zimie. Zostało odnalezione przez boty Faro, które prowadziły badania w tym terenie. Zdaniem władz przyczyną śmierci był wypadek z udziałem antycznego urządzenia służącego do zimowych P. O. P? Masakra. Słyszałem. Beta. Słyszę demona. To głos demona. Tak. O, mogę sobie tutaj elegancko zejść. To zejdźmy sobie tutaj jeszcze. O, tutaj na przykład.
Zobaczmy, co się wydarzy. Jestem bardzo blisko tego wejścia. Nie potrzebuję już żadnego leczenia, więc mogę też elegancko sobie wejść. No i co dalej? Aktywuj węzeł źródłowy. Jakaś strzałka. Sam spojrzeć do góry? A w sumie to nic tam ciekawego tam nawet nie ma. Dobra, wbijamy po schodach. Może jakaś cutscenka, czy coś w tym stylu się pojawi? Został splugawiony. Oho. Mamy tu jakąś notatkę do przeczytania, jakieś skrzynki do opróżnienia. Czy jest tu pani, czy tylko demon? Sądzę, że oboje, ale trzeba to sprawdzić. Oho, żeby tam był jakiś przeciwnik? Co to jest? Co to jest tam podłączone? Rdzeń kotła, okej. Okay. Dobra, nieważne. Dowiemy się, co tu się dzieje w następnym odcinku. Także do następnego. No i siema.